Okulary w piłce nożnej zawitały do miasta, które do tej pory słynne było przede wszystkim ze względu na radiostację ze stadionu przy ulicy Okrzej w Gliwicach. Witają Państwa. Andrzej Iwan. I Leszek Bartnicki. Andrzej, przyznam się szczerze, kilkanaście miesięcy temu, kiedy jeszcze tutaj komentowaliśmy mecze przeciwko takim drużynom jak Olimpia Elbląg, pewnie nie spodziewalibyśmy się, że w lipcu 2013 roku przyjedziemy tutaj na mecz europejskich pucharów. No, można było się prędzej tego spodziewać po tym ostatnim meczu, który dał Piastunkom awans do Ekstraklasy. No, ale nie mów, że mówiłeś już do europejskich pucharów. No, wiadomo, że nie, ale no, zrobiony został wielki krok naprzód, jeśli chodzi o sposób zarządzania, o granie, jeśli chodzi o drużyny Piasta i efekty bardzo szybko przyszły, nadspodziewanie się. Druga runda kwalifikacji Ligi Europy, Piast Gliwice, które w minionym sezonie Ekstraklasy zajął czwarte miejsce i wywalczył sobie tym samym przepustkę do europejskich pucharów, mierzy się z rywalem z Azerbejdżanu, z ekipą Karabachu Agdam. To jest rywal, który był rozstawiony w losowaniu tej rundy, a więc teoretycznie był faworytem tego dwumeczu. Rywal, który jest zdecydowanie bardziej doświadczony, jeśli chodzi o występy w europejskich pucharach. Natomiast po wyniku z pierwszego meczu w Baku, kiedy to Piast przegrał 1-2, choć prowadził 1-0, co ciekawe, właściwie w obu ekipach, i w zespole z Azerbejdżanu, i w zespole z Gliwic, mówi się, że mniej więcej przed tym rewanżem szanse na awans 50-50. Ty też tak te proporcje odnajdujesz? Ja mimo wszystko postawiłbym tutaj troszkę więcej na drużynę Piasta. 60-40. Dlatego, że no, Piast na pewno nie zlekceważy Azerów. Ocenił ich już po pierwszym meczu, więc myślę, że realnie oceniają swoje szanse i rzeczywiście może tak być, że poradzą sobie z faworytem, no bo jakby nie patrzeć, Piast jest debiutantem na arenie międzynarodowej, a Azerowie jednak trochę tych pucharów już wyknęli. No, nawet się o tym boleśnie Wisła Kraków przekonała w 2010 roku. W 2010 roku właśnie łyknięta została przez drużynę Karabachu Agdam, co zresztą kosztowało posadę Henryka Kasperczaka. Tak, tak, i to pamiętamy, ten początek, i tutaj na to też będą musieli zwrócić uwagę zawodnicy Piasta. I ja myślę tutaj, nawiązując do tego, co mówili zawodnicy Piasta w studio, na pewno nie będzie jakiegoś szaleńczego rzucania się na przeciwnika ze strony Piastunek, bo dlatego, że no, w każdej chwili można zostać skarcony i może pojawić się problem. Myślę, że zaczną rozważnie. Rozległy się brawa, proszę Państwa, bo w tunelu pojawili się już piłkarze obu zespołów. Piast Gliwice, czwarty zespół polskiej ekstraklasy sezonu 2012-2013, a także wicemistrz Azerbejdżanu. Zespół Karabachu Agdam, zespół, o którego sile stanowi kilku niezłych obcokrajowców, a poza tym niemal w komplecie reprezentanci swojego kraju, a więc kadry prowadzonej było nie było przez Bertiego Foxa, to dość znane. No tak, na pewno tak. No jednak mimo wszystko, gdzie by Berti nie był poza Niemcami, to jakoś niespecjalne osiągnięcia tak, towarzyszyły mu. Dokładnie tak. I Azerowie, no też zbyt szeroko, jeśli chodzi o samych Azerów, nie prezentują się w kadrze. Proszę Państwa, czas na składy. Goście w bramce z numerem 89, Chorwat Miro Varvodić. Dalej 2 to Gara Garajew, 5 Maksim Miedwiediew, 9 Reinaldo, 11 Nika Galaszwili, 14 Raszat Sadygow, kapitan zespołu, najbardziej doświadczony piłkarz tej drużyny, z 16 Leroy George, numer 17 Vukar Nadirow, 20 to ta największa gwiazda Richard Almeida, i 2 Albańczycy, 24 Admir Teli i 25 Ansi Agoli. Gurban Gurbanow, rekordzista, jeśli chodzi o gole strzelone w reprezentacji Azerbejdżanu, jest trenerem tej drużyny i tak ustawiony jest ten zespół. Przede wszystkim gwiazdy Reinaldo i Richard Almeida. No ale musimy pamiętać, że Gurbanow to jest naprawdę dobry szkoleniowiec i on te gwiazdy wkomponował w ten zespół, ale pozostali również potrafią grać w piłkę. Ławka rezerwowych w bramkach Szweliew, a także Achmadow, Yusifow, Muarem, Gurbanow, Gusejnow i Kapolongo. Czas na gospodarzy, a więc w bramce 29 Jakub Szumski, 3 Czaba Chorwat, 4 Mateusz Matras, 11 Marcin Robak, 14 Adrian Klepczyński, 17 Tomasz Podgórski, 18 Matej Iżwold, 20 Łukasz Hanzel, 22 Ruben Hurado, a także numer 23 Król i 25 Zbozienie. Takie ustawienie, do jakiego już nas Piast przyzwyczaił. I jeszcze ławka rezerwowych Piasta. A na niej Jakub Szmatuła, Jan Polak, Radosław Murawski, Kamil Wilczek, Tomas Doczekal, także widzimy Paweł modły i Artins Lażdins. Przerywam ci, przepraszam, ale widziałem modły w stylu bodajże
zawodnika Barcelony, nie wiem, który tak modlił się, Ronaldinho, tak? Richard, bardzo podobnie. No, Rodak. Proszę Państwa, sędzia główny dzisiejszego spotkania, ten, którego w tej chwili widzimy na ekranach, Bułgar Stanisław Todorow, 36-letni arbiter, od 2006 roku jest sędzią FIFA. Co ciekawe, jutro minie rok od jego ostatniej wizyty w Polsce, kiedy to sędziował mecz Lecha Poznań, wygrany też z rywalem z Azerbejdżanu, Hazarem Lenkoran, 1-0. Może to jest jakiś dobry omen dla piłkarzy Piasta, którzy zaczęli od razu od ataków. Piast, czerwone koszulki, granatowe spodenki na czarno, drużyna Karabachu Agdam. No i będzie pierwszy rzut rożny dla Piasta i od razu okazja dla Tomasza Podgórskiego, aby wykorzystał tę swoją właśnie wielką broń, jaką są precyzyjne dośrodkowania. Właśnie tu chciałem w momencie, kiedy jeszcze gra nie była rozpoczęta, powiedzieć, że tutaj Piast musi liczyć na swoje stałe fragmenty gry. Potrafią to znakomicie robić w ofensywie. Miejmy nadzieję, że dzisiaj też Podgórski, będzie to udane. Popatrzmy. Szedł na tę piłkę Robak, jeszcze uderzenie z dystansu i to była dobra okazja, a próbował z numerem 23 Krzysztof Król. Dobrze, zawodnik, zamknął, który często strzela, ale nigdy jeszcze w historii w żadnej lidze gola nie strzelił, więc... Tak, ale no, jak sobie przypomnę właśnie to, co powiedziałeś, że dosyć często ma okazję do oddawania strzałów, to bardzo często Krzysiek robił to po prostu z niewiedzy, co dalej grać, i bardzo często kończył akcję, bo pewnie no, każdy strzał jest lepszy niż jakiś dribbling i strata i narażanie na kontrę własnej drużyny. W ostatnim ligowym meczu z Krakowią też przynajmniej 2-3 razy, też właśnie po rzutach rożnych, gdzieś tam w podobnym miejscu na boisku miał okazję Król uderzać, wtedy też się nie udało, no ale może dzisiaj w końcu się przełamie. Warto podkreślić to, że Piast od początku meczu stara się narzucić swój sposób gry. W pierwszym meczu w Baku było inaczej, to drużyna Karabachu starała się od początku meczu grę świetnie prowadzić na spalonym wozie. No szkoda, ale dobrze rozprowadzona tutaj akcja trójkowa przez Robaka i Zwolta. Minimalnie nie wytrzymał Damian Zbozień. Zbozień, który był bohaterem meczu ligowego z Krakowią na inaugurację Ekstraklasy. Piast wygrał na wyjeździe z Beniaminkiem 3-2, a dwa gole strzelił właśnie boczny obrońca, a więc Zbozień. No, tego pierwszego meczu w Azerbejdżanie Zbozień za dobrze nie wspomina. Tam sporo pracy miał, przede wszystkim z Brazylijczykiem Reinaldo. A teraz wysoko wyszedł do Robaka. Reinaldo po lewej stronie, czy dosyć często będzie schodził zapewne do niego Richard. No, mogą atakować, mogą większą ilością zawodników atakować piłkarzy Piasta, ale muszą pamiętać, że natychmiast po stracie bardzo szybki powrót, bo potrafią szybko wyjść z kontrą Azerowie. No, wydaje się, może nie do końca Azerowie, ale azerski zespół. Wydaje się, że jeśli Piast zachowa czyste konto, to z przodu coś tam powinno wpaść w tym spotkaniu. No ale wiadomo, że gra obronna to jest pewien problem Piasta. W rundzie wiosennej tylko 3 razy zdarzyło się, żeby Piast zagrał na 0 z tyłu. Stąd też w tych ruchach transferowych latem dominowało właśnie pozyskiwanie obrońców. Ja, ale też myślę, że tutaj no, cała gra obronna, sama gra obronna nie powinna się tylko i wyłącznie na defensywie opierać. I myślę, że odpowiednio ustawił trener już, począwszy od Marcina Robaka, drużynę do gry obronnej. Oddał tu reprezentant Albanii Agoli, jeden z dwóch reprezentantów Albanii, którzy występują w drużynie Karabachu Agdam. Dobrze odebrał, dobry odbiór Mateusza Matrasa, ale nie, piłka nie została. A jednak odbiła się chyba? Nie. Tak, piłka dla Azerów. To nie dziwi, że Matras odebrał piłkę, bo to jest jeden z zawodników, którzy mieli najwięcej przechwytów w ogóle w całej Ekstraklasie w minionym sezonie. Chyba była ręka. Tak. Wydaje mi się, że Azer pomagał na pewno sobie ręką, ale piłka sędzia, tak czy inaczej, posiadają Gliwiczan, więc arbiter nie gwizdał. No, wolałbym jednak nogą wykonywać to zagranie niż ręką, bardziej, ale... No, na połowie przeciwnika by było to bardziej istotne. A wracając do Matrasa, na pewno no, Mateusz jest, można powiedzieć, z wykształcenia obrońcą. I dużo nawyków przeniósł do drugiej linii, na pewno bardzo pomocny. Robak odpoczywał ze względu na czerwoną kartkę w meczu z Krakowią. Za głęboko. Ciekawe, co powiedziałeś, że Matras z wykształcenia jest obrońcą, bo z kolei Czaba Chorwat z wykształcenia jest inżynierem.
Nie miałem, tylko zawód wykonywany. Jaka obrońca, to nie miałem na myśli prawnika. A goli. Teraz szybko piątką wyszli z własnej połowy. Azerowie, no trzeba uważać. Jest Reinaldo. Dobry blok. Zablokowany przez Czabę Chorwat. Ale nie można Brazylijczykom zostawiać miejsca. Przede wszystkim właśnie Reinaldo, bo to jest piłkarz, który uwielbia dryblować. Uwielbia pojedynki jeden na jeden, a nawet takie sytuacje, kiedy jest sam na kilku. Myślałem, że będzie próbował jeszcze dryblować Czabę Chorwata. Jednak zdecydował się chyba na taki niesygnalizowany strzał. I tutaj bardzo czujne zachowanie Czaby Chorwat. Czaby Chorwat, jednokrotny reprezentant Słowacji, ale dawno to już było, bo w 2009 roku w meczu z Islandią Wladimir Weiss dał mu okazję zadebiutować. Jak się okazało, od tej pory już w kadrze nie grał. Ma brata również w Polsce, Wojtek Chorwat występuje w Termalice. Drogbetnie ciecze, obaj niewiele kontynuują. Brakowa, graliby razem w Ekstraklasie, znaczy przeciwko. Obaj kontynuują rodzinne tradycje, bo ich tata też był piłkarzem na szczeblu Ekstraklas. Faulowany Gelaszwili, reprezentant Gruzji. Gelaszwili, piłkarz, który w sezonie 2012-2013 występował w drugiej Bundeslidze VfL Bochum. 25 meczów, 2 gole, 4 asysty. To jego dorobek przez półtora sezonu w barwach Bochum na szczeblu drugiej ligi niemieckiej. Dobre, celne zagranie Krzyśka Króla, to bardzo istotne. Churado, próba prostopadłego zagrania, pędzi tam Matej Iżwold. Widać było, że szybszym jest zawodnikiem od Raszada Sadygowa. Doświadczony stoper, etatowy gracz reprezentacji Azerbejdżanu, ale szybkość nie dobrze, jest jego. No, ale tak, ale dobrze asekurowany był. No, no właśnie, to jest, no, po to jest ta gra czwórką w linii, żeby jednak była bardzo dobra współpraca, wzajemna asekuracja. Nie przywiązywać się do swojego piłkarza. Odgwizdane teraz przewinienie Leroya Georgia. Jeden z nowych piłkarzy w kadrze Karabachu, pozyskany z ligi holenderskiej. W minionym sezonie strzelił 3 gole w barwach NEC Nijmegen. Gracz, który ma za sobą występy w holenderskiej młodzieżówce prowadzonej wówczas przez Fopa de Hana. Trochę wyżej powinni przesunąć ciężar rozgrywania tego ataku pozycyjnego zawodnicy Piasta. Właśnie teraz Robak super, pokazuje się, Hanzel do zagrania. Robak chyba niepotrzebnie prowadził tak, piłkę. Mógł zagrać do Hanzela. No i teraz Zbozień zapędził się w akcje ofensywne. Musi tu być asekuracja. Urwał się Reinaldo. Uwaga, niebezpieczna Reinaldo. Sytuacja. Piłkę do Leroya Georgia. I niestety prowadzenie gości z Azerbejdżanu. No właśnie, taka niepotrzebna strata tutaj Marcina Robaka. Ale fatalne zachowanie też Czaby Chorwata. Tutaj no, musiał skasować ten atak. Myślę, że bez problemu powinien to zrobić zgodnie z przepisami. Ale jeśli nie, to po prostu nie miał prawa przepuścić Reinaldo. No ale trzeba też pochwalić Brazylijczyka. Fantastyczne zagranie do środka. Wejście w tempo na granicy spalonego. To jest to, kiedy następuje strata na połowie przeciwnika w sytuacji, kiedy drużyna przygotowana jest do ataku. No właśnie, już poszedł do akcji ofensywnej. Musi być tu go brakowało. To musi być skasowane. Trzeba nawet sfaulować. No, nawet na cenę żółtej kartki powinien Chorwat sfaulować. Ogóle... Tutaj też jeszcze cały czas się wydawało, że było sporo piłkarzy Piasta. Ale świetnie, świetnie dorzucona piłka. Świetnie też. Brawe. Wszedł Leroy no George. I uderzenie. I spokojnie trzeba wykończył powiedzieć, akcję. Akcja wykończona no, książkowo. Kontratak również wyprowadzony znakomicie, ale przy wydatnej pomocy zawodników Piasta. No, jeśli ktoś z Państwa widział skróty z pierwszej rundy kwalifikacyjnej z meczu w Skopie, to tam w bardzo podobny sposób ten sam zawodnik, Leroy George, zdobył bramkę. Też uderzeniem z pierwszej piłki po zagraniu z boku boiska. Dobrze wyszkolony technicznie, ale trudno się dziwić. Wychowanek Utrechtu, grający przez dobrych kilka sezonów w lidze holenderskiej. To nie była łatwa piłka, bo ona była dochodząca do bramki. Taką jest trudniej uderzyć w pełnym biegu niż tą, która odchodzi od bramki z kontrolą. Naprawdę bardzo dobre wyszkolenie pokazali tutaj piłkarze Karabachu. Teraz Piast musi zdobyć 2 bramki, aby doprowadzić do dogrywki. 3, żeby awansować. Skomplikowali sobie sytuację, niestety, piłkarze Piasta. Sporo błędów na pewno wytknie Marcin Brosz w tej akcji, bo pierwszy to błąd Robaka, drugi to fakt, że Chorwat tej akcji nie przerwał, no i trzeci, że
że jednak puścili w pole karne. Za bardzo skoncentrował się Horwat na przeciwniku. Nie popatrzył w ogóle, gdzie jest piłka. No, mógł spokojnie zaatakować piłkę i ją wybić po prostu w aut. Richard Almeida. Pewności siebie nabiorą Azerowie. Oni wiedzą, że z kolei gdyby strzelili tutaj jeszcze jedną bramkę, to już Piast będzie naprawdę w bardzo trudnej sytuacji. Ale liczymy na to, że super komfortowość zaczął dla nich mecz, naprawdę. Pocieszające jest Andrzej to, że Piast jest drużyną, która potrafi wrócić do gry. Straty, tak. To pokazała w meczu z Krakowią, choćby ostatnim, gdzie też przegrywała. Ale to pokazała też w poprzednim sezonie ligowym. Hansel. Odpoczywał w weekend Hansel, odpoczywał Matras, także Iżwold, Robak. Robak, on akurat nie palił w tej sytuacji. I wybijają piłkę zawodnicy z Azerbejdżanu. Teraz Horwat, ale na spalonym Matej Iżwold. Mądrze bardzo szybko wychodzą. Już druga pułapka offside'owa, może niezbyt znacznie, ale pozostawienie na offside'zie. Znasz tego pana? Piasta? Tak, tak. Chyba drugi trener Piasta. Albo jego brak. Oczywiście Jerzy Dudek też pomagający w jakimś sensie tyle, na ile może Piastowi Gliwice. Też z racji oczywiście, że brat Dariusz jest w sztabie trenerskim, ale pomaga w załatwianiu staży, choćby w Liverpoolu. Marcin Brosz i Dariusz Dudek czy w Realu Madryt mogli być właśnie dzięki Jerzemu Dudkowi. Bardzo szybki jest Reinaldo. Nie miał nic do powiedzenia w tej sytuacji. Szumski, co ciekawe, dzisiaj rozgrywa swój drugi mecz w europejskich pucharach, a meczów rozegranych w Ekstraklasie też ma dwa. Zawodnik, który przybył do Piasta z Legii Warszawy. Gdybym powiedział, że ma świetne warunki fizyczne, to też nie do końca bym chyba miał rację, bo bardzo szczupły chyba Szumski jest. 21 lat, a więc jeszcze może nabrać trochę postury. Zobaczymy, jak przy tak małej wadze do swojego wzrostu będzie prezentował się, jeśli chodzi o dynamikę. Dlatego jednak muskulatura jest niezbędna. Ale pamiętam, Van de Sar też był szczupły. Bardzo zbędny. Dariusz Dudek na państwa ekranach. No, sam strzelał gole w europejskich pucharach, choćby w meczu z Schalke, kiedy jeszcze był zawodnikiem Legii. Reinaldo. No, Reinaldo nie jest przywiązany tutaj do linii. Schodzi do środka, jeśli trzeba. Reinaldo to był zawodnik Anderlechtu Bruksela. Co prawda w samym Anderlechcie za dużo się nie nagrał, bo 5 meczów w lidze był wypożyczany do Cercle Bridge, do Westerlo, ale w sumie jak na zawodnika grającego w drugiej linii ma całkiem niezłe statystyki w Belgii. 51 meczów, 14 goli, a więc świadczy to o tym, że jest to jednak zawodnik, który sporo potrafi. Zresztą już przekonali się o tym piłkarze Piasta i w pierwszym meczu w Baku, i także tutaj przy okrzyku. Dobrze, Hurado. Podgórski do Matrasa, pokazuje się z Bozień. Szkoda, że nie zatrzymał tutaj jednak Damiana z Bozień. I przyjął dobrze tej piłki Iżwold. Się straciła na dynamice ta akcja. I oddał tu Agoli. To jest zawodnik, który być może trafi do Piasta. On sam już poinformował, że parafował dwuletnią umowę z Piastunkami, ale podobno jeszcze nic nie jest podpisane. Collins John, zawodnik, który w 2004 roku pod wodzą Marka Van Bastena zagrał 2 mecze w reprezentacji Holandii. Zawodnik, który strzelał gole w lidze angielskiej Manchesterowi, United i Liverpoolowi. Jalins, który rozegrał trochę więcej meczów reprezentacji, a też widzę dużo nie pomógł. Ostatnie miesiące na bezrobociu Collinsa John. Często właśnie, tak, bardzo schodzi. Oj, niebezpiecznie teraz. Znów dobrze wyprowadzona akcja przez drużynę z Azerbejdżanu. Na szczęście ten strzał Nadirowa niecelny. Wukar Nadirow. Przy wyprowadzaniu tej kontry głęboko został Reinaldo, ale często schodzi właśnie Gruzin. I tak było też w momencie, kiedy zdobywali bramkę Azerowie. On zszedł, zrobił miejsce dla Leroya George'a, który wszedł w jego plac i wykonał wyrok. Przynajmniej tymczasowy. Ależ prosta strata Krzysztofa Króla.
No jest Richard Almeida, ma podejrzanie dużo miejsca. Nie można tego zawodnika zostawiać wolnego, bo naprawdę umie dużo zrobić z piłką. Tak, potrafi szybko grać, świetny timing, przesuwa się do przodu. Bez holowania piłki, ale zdobywa drużyna bardzo szybko teren. Właśnie to jest taka różnica między Richardem Almeidą a zawodnikiem, przeciwko któremu Piast grał ostatnio w lidze. Myślę tutaj o Roku Strausie, że wszystkie piłki kierowane w Krakowi do Strausa, a tutaj w Karabachu do Richarda. Tylko że Richard lubi tą szybką grę, szuka gry, a Straus był takim zawodnikiem, który holował piłkę. I o ile to w pierwszej lidze miało rację bytu, bo reszta drużyny szybko grała, klepała na jeden, dwa kontakty. No to jak na razie, przynajmniej w tym pierwszym meczu, ten wariant się tak nie sprawdził. Strauss nie grał dobrego meczu. Ale też piastunki nie pozwoliły na wiele. Faul Matrasa, no i będzie okazja dla Richarda Almeidy, bo to jest piłkarz, który potrafi notować asysty ze stałych fragmentów, ale teraz jednak wybrali inny wariant. Szybko zaczęli już zawodnicy Gurbana Gurbanowa. Od 2008 roku prowadzi klub. To jest niecodzienność w lidze azerskiej. Są kluby, które zmieniają trenera po kilka razy w sezonie. Ale jak widać, spokój w tym klubie. Tureccy właściciele ufają Gurbanowowi. Leroy George znów był faulowany, moim zdaniem, przez Matrasa. Puszcza grę arbiter. No, teraz dobrze piłkę. Klepczyński. Dla mnie absolutnie był tu faul Matrasa. Mają szczęście piłkarze Piasta. Niepotrzebne, bo nie miał szans nawet tej piłki wywalczyć. No, na szczęście ten faul pomógł, no bo stracił równowagę zawodnik Karabachu. Pierwszych kilka minut dobrze Piast zaczął, Andrzej, ale później, no muszę przyznać, że gdzieś ta piłkarska mądrość, ta kultura gry zaczyna się w stronę drużyny w czarnych strojach przesuwać. No, poza tym, no, pewności siebie nabrali, no. Natomiast stracił ją pewny siebie, co dobrze wróżyło przed meczem zespół Piasta. Muszą dwa, trzy dobre zagrania i być może wróci ta pewność, która jest niezbędna w tej chwili po to, żeby zacząć dyktować warunki na wojsku. Nie będzie łatwo. Wiesz, to też nie jest przypadek. Ci obcokrajowcy, którzy przychodzą do drużyny Karabachu Agdam, to są zawodnicy, którzy byli podstawowymi w swoich klubach w ligach zagranicznych, bo Leroy George w poprzednim sezonie 31 meczów w lidze holenderskiej. Richard przed przyjściem tutaj 29 meczów w lidze portugalskiej. Reinaldo też grał w lidze. Też, no, ropa drożeje, także tutaj Azerowie mają pole do popisu na pewno. Ten kryzys raczej ich na razie nie dotyczy. Reinaldo ruszył mu na obiekty Agoli. Właśnie Albańczyk Agoli w pole karne. Uważajmy, bo źle z Piastu ustawiony. Na szczęście, że Reinaldo troszkę za daleko odskoczyła ta piłka. Natomiast za daleko od Gruzina znów był tam dużo miejsca ma Reinaldo! Zdecydowanie za Andrzej, dużo. Mają problem zawodnicy Piasta z grą w obronie. Bardziej, że tak naprawdę liczebnie była przewaga po stronie zawodników z Gliwic, ale no, musi być bliższy kontakt z zawodnikiem, który ma piłkę w szczególności na 20 metrze od bramki. Już samo przesuwanie nie wystarcza i mały radarek. To musi być bezpośrednia walka o piłkę. Mówił wczoraj na konferencji prasowej trener Gurban Gurbanow. Mamy mocniejszy zespół niż ten, który w 2010 roku wyeliminował Wisłę. Leroy George. Reinaldo. Niedokładne podanie do Richarda Almeida, ale dobrze doświadczenie Sadygowa. Jednak ponad 80 meczów w reprezentacji Azerbejdżanu, która było nie było gra w eliminacjach, czy to przeciwko świetnie Niemcom, rozrzucają czy, tą piłkę, czy Portugalczykom. Pola. Leroy George. George chyba faulował z Bozienia. Tak jest, gwizdek. Bardzo dobrze wszedł przed George'a. Damian z Bozień. Bez problemu odzyskał piłkę. Jeśli ktoś jeszcze do niedawna kojarzył zespoły z tego rejonu świata, z którego przyjechał Karabach Agdam, z żywiołowości, no to dzisiaj widać, że to jest zespół naprawdę mądrze grający. Oczywiście, no, postępy zdecydowanie. Tam była duża możliwość zrobienia szybkiego postępu w tym kierunku. Poziom z tego startowali. To jest widoczne, właśnie. No i to, co powiedziałeś, że to nie są przysłowiowe ogórki ściągane do klubu, tylko zawodnicy, no, grający wcześniej w niezłych ligach, tak? No,
Karabach ściągnął z Bochum Gelaszwiliego. Z kolei to samo Bochum mogło wyciągnąć Świeląga ze Śląska Wrocław. Także to pokazuje, że w którą stronę się ruszamy w Azerbejdżanie, a w którą w polskiej ekstraklasie. Sadygow. Dobrze, teraz Klepczyński, no akurat gra w powietrzu była i jest jego atutem. A teraz Almeida powalczył też w defensywie. To jest ciekawe, na to zwracają uwagę też piłkarze Piasta, że Almeida, przez którego przechodzi większość akcji, który jest tym mózgiem zespołu w grze do przodu, jest też zawodnikiem, który walczy w defensywie. A to nie każdy Brazylijczyk potrafi i chce i robi. Miro Varvodic, 7 meczów w pierwszej Bundeslidze rozegranych w barwach FC Köln. Posadził na ławce rezerwowych wieloletniego reprezentanta Azerbejdżanu, Ferhada Valiyev. Dobrze, dobrze teraz. Zwolta, ale musi podejść ktoś do Zbozienia. Zbozień. Z lewej strony akcję zamykał Podgórski, nie miał za bardzo alternatywy. No, mógł tutaj próbować gry jeden na jeden na skrzydle, ale no, musi mieć co najmniej jedną możliwość zagrania więcej. Praktycznie schowany partner za przeciwnikiem, no nie było łatwo to grać dla niego piłkę. A tu jeszcze raz widzimy faul Matrasa, który pociągał za koszulkę Richarda Almeida. Uciekł Zbozieniowi Gelaszwili. Gelaszwili. Ale szograł Zbozienia Gelaszwili. Dobrze, że troszkę egoistycznie zachował się Gruzin, bo tak naprawdę tam było 3-2 w pewnym momencie w polu karnym z przewagą zawodników azerskiego klubu. Ale za łatwo, nie może dając Bozień tak łatwo się dać nawrócić polu karnym, więc jednak jest warto próbować driblingu, bo widać, jak czasami zachowują się obrońcy, boją się tej bezpośredniego kontaktu. Uciekł teraz Reinaldo. Po raz kolejny, znowu musi być atak, no nie można zostawiać zawodnika tak blisko bramki, bez bezpośredniego ataku. Druga minuta spotkania w meczu drugiej rundy kwalifikacji Ligi Europy. Piast Gliwice przegrywa na własnym stadionie z Karabachem Agdam 0-1, a w dwumeczu 1-3. Dwóch goli potrzebują Piastunki, aby doprowadzić tutaj do dogrywki. Na spalonym Ruben Hurad. Nie po raz pierwszy dziś łapani w pułapkę offside'ową zawodnicy gliwickiego Piasta. Ta obrona kierowana przez Rashada Sadygowa. No, trzeba się spodziewać, że on sobie zdaje sprawę, że nie jest najszybszym piłkarzem, więc mądrość w grze jest bardzo istotna i dyryguje jak na razie bardzo dobrze. Raz tylko przegrał po jednej biegowej, a był szybko zasekurowany. Natomiast no, 3 razy już ustawił tak linię obrony, że łapała na offside. 3 razy wybierany piłkarzem roku w Azerbejdżanie. Laty uważany za zawodnika, który ma szansę zdobyć karierę nawet w silnych zachodnich ligach, Rashad Sadygow. Ostatecznie ma za sobą grę w lidze Iranu, także w Turcji. No ale najlepiej czuje się we własnym kraju, gdzie jest prawdziwą gwiazdą. Jednak, no, oczywiście, na pewno tak. Być może to, że właśnie nie jest szybki, spowodowało, że nie było chętnych, którzy by zaoferowali dużo, dużo większe pieniądze niż te, które powiedzmy zarabia i jest, posiada status gwiazdy w swoim kraju. A też myślę, że zawodnicy z tych regionów, jeśli nawet trochę mniejsze pieniądze dostają, to niezbyt chętnie emigrują ze względów też takich osobistych, życiowych, sposobu życia. Na pewno nie jest im łatwo gdzieś tam na zachodzie żyć. Czaba Horwat. Klepczyński. Kiedy trzeba, również może grać się Klepczyński na lewej stronie defensywy. Tak było choćby w pierwszym meczu za Azerami, tym rozegranym w baku. Ale dziś się wrócił na środek obrony. Zastępuje w tym miejscu boiska. Więcej dokładności musi przy tym graniu. Krzysiek Król, strata teraz prosta, niewymuszona i szansa na kontrę, chociaż przeistoczyli tą kontrę. Atak pozycyjny, świetnie rozegrany. Rozegrana dobra, dobrze piłka Gelaszwili do Reinaldo. Ten już jest w polu karnym. Reinaldo, wyłożenie, ależ no, sytuację miał Leroy George. To mogła być już piłka meczowa w tej rywalizacji. Po raz kolejny Reinaldo tutaj zgubił bez problemu defensywę. No, Magaz
A jeszcze świetnie rozegrali tą piłkę, naprawdę potrafią szybko rozegrać. No to normalnie powinno być 2-0. Niepotrzebnie tyle siły, tym bardziej, że Szumski już no, dosyć szybko się podniósł, ale siedział, no, siedział na trawie. Bardzo prosta sytuacja. Powiem ci, że te słowa Dariusza Dudka, że takich piłkarzy w naszej ekstraklasie jak Reinaldo, to może być ciężko znaleźć, znajdują potwierdzenie dzisiaj na boisku. Jak na razie na pewno. Ruben Jurado z Bozień. Dobre dośrodkowanie, zamyka akcję, Podgórski, Podgórski! Ach, odskoczyła piłka kapitanowi Piasta. W pierwszym momencie myślałem, że będzie próbował uderzać głową, ale myślę, że dobry pomysł. Natomiast no, brakło staranności w przyjęciu piłki do lewej nogi. Była szansa, żeby to skończyć. Faulowany teraz Ryszard Almeida, przewinił Marcin Robak. Także Brazylijczykowi nie podobają się przeprosiny od Polaka. No i będzie żółta kartka, tylko dla kogo? Czy dla Almeidy, czy dla Teliego? Jeszcze wychowawcza rozmowa sędziego Stanisława Todorowa. No, odpuścił. Nie, kartka dla Teliego będzie. Myślę, że odpuścił. Tym dwóm. Żółtą kartkę. Zobaczył, no nie może Teli się pogodzić za bardzo. A więc pierwsza żółta kartka w tym spotkaniu. Dostał ją obrońca. No widzimy za to dość energiczne odepchnięcie Marcina Robaka. No i znowu przygapił się, lekko się zagapił. No i uwaga. Król. Dysponują dobrą techniką, naprawdę, na jednego zawodnika potrafią zagrać piłkę na 40-metrowe podanie na jednego zawodnika dosyć dokładnie i to nawet tak jak trzeba, no, na dobieg, tutaj trzeba bardzo uważać przy tych szybkich wznowieniach. Matras, Podgórski, Król do Jurado. Jurado teraz pokazał to, że potrafi się zastawić, że potrafi grać się krótko z piłką przy nodze. Przeżył piłki w kierunku z Bozienia, ale... Wiesz, w takim momencie musisz szybciej zejść, któryś ze środka, widząc, że ma szansę dojść do tej piłki z Bozienia, żeby mógł strącić i w pełnym biegu wyjść na klepę. Iszwold, dobrze do końca powalczył Słowak, Ryszard Almeida i wybija piłkę a goli. Ale wiesz co, ta sytuacja nawet, w której dostał żółtą kartkę Teli, pokazuje, że jednak zespół zdaje sobie sprawę, jak ważny jest Ryszard Almeida i widać, że jest chroniony nawet przez kolegów z zespołu. A to jest ta sytuacja, którą miał Podgórski. No ale trzeba powiedzieć, niełatwa, bo dwóch rywali było przy nim. Tak, właśnie. Jeden zrobił te dwa kroki, które kosztowały dosyć sporo. Dobry wyrzut z Bozienia i będzie... Tomka Podgórskiego i nie mógł dojść do tej piłki, żeby oddać strzał. No, nie idzie dzisiaj z gry Piastowi, więc może stałe fragmenty gry. Liczymy na dobrą centrę Podgórskiego. Są w polu karnym dobrze grający głową Klepczyński, Chorwat, Marcin Robak. No to na nich warto teraz zwrócić uwagę. Ta jest przecież potrafi gola zdobyć głową z Bozień. Uwaga, Klepczyński! Ależ nie ma gol! Jest gol Matrasa i 1-1! Najpierw Klepczyński, później z Bozień, a wszystko wykończył Matras i w 29 minucie mamy wyrównanie. Ale popatrzmy, ta bramka podobna, znaczy podobna. Tutaj na Krakowi. Właśnie, bo też strącona piłka była, gdzie Damian z Bozień zmieścił tą piłkę praktycznie w okienku, a tutaj no, instynktowna obrona bramkarza. Ale świetnie, no przedłużona Zobaczmy, piłka. Klepczyński z Bozień. Fantastyczne zachowanie bramkarza w tym momencie. Widzimy tutaj. Powiem tak, gdyby piłka wpadła po strzale z Bozienia bezpośrednio, to mielibyśmy kopię sytuacji z meczu z Krakowią. Dokładnie tak. Bardzo podobnie. No i proszę Państwa, teraz już tylko jednego gola brakuje do dogrywki. No, to pewno, powinno podbudować Piasta. No właśnie, tylko żeby bardzo szybko i zdyscyplinowanie wracali do gry obronnej, bo to jest klucz do tego, żeby nie stracić kolejnej bramki. Bo... Ale jest kolejny rzut rożny dla Piasta i pewnie wzmożony doping na stadionie przy Okrzei. O, słyszą Państwo, jeszcze jeden domagają się trybuny. Jeden gol w zeszłym sezonie Ekstraklasy, jeden także w pierwszej lidze w sezonie
11-12, a teraz gol w europejskich pucharach Mateusza Matrasa. Znów dobra piłka, no, Robak przedłużał, niewiele teraz brakowało Chorwatowi. Ale na pewno Marcin żałuje tego, że nie zdobył tutaj bramki, no bo co najmniej powinien się pokusić o uderzenie czyste piłki, bo świetna, ta piłka nie była ani za wysoka. No niepotrzebny chyba ruch taki skręcający głowę wykonał Marcin Robak i stąd piłka poszła na aut bramkowy. Ale daleko, widać, że te stałe fragmenty gry to może być dzisiaj. Na pewno domena broń Piast. Drużyny z Gliwic. Tomek Podgórski bije znakomicie te rzuty rożne, rzuty wolne oczywiście też. No poprawiły się nam trochę, Andrzej, nastroje, bo muszę przyznać, że i patrząc na wynik, i patrząc na grę obu zespołów, no, na pewno, no nie byłem optymistą przez te ostatnie minuty. Musimy pamiętać, że Karabach miał na nodze Georgia drugą bramkę, także bardzo szczęśliwie się potoczyło i trzeba to wykorzystać. Agoli. Ponownie Agoli. Sadygow. Pamięć, ale widać, że to są wyćwiczone warianty. Reinaldo tym razem dobrze z Bozień był chyba faulowany. To, co cechuje drużynę Karabachu w porównaniu z drużynami z naszej ekstraklasy, większością drużyn grają dużo szybciej. Stąd na samo przesuwanie niewiele daje. No i uwaga, teraz po polu karnym Bielaszwili trzeba tu asekurować. Tak, i nie ryzykował Klepczyński. Sprytnie chciał zagrać piętą do Nadirowa. Bielaszwili, ale nie doszła piłka. Do tego, co mówiłeś, muszę przyznać, że na tle zespołów z naszej ekstraklasy zespół Karabachu Agdam jest drużyną, która umie grać w ataku pozycyjnym. Dokładnie tak. Bardzo szybko pozbywają się piłki i mówię, te samo przesunięcie bez ataku niewiele u nich zmienia. Grają pod przeciwnikiem z piłką przy nodze, kiedy trzeba. Nie boją się, oddają zazwyczaj tą piłkę szybko, więc nie ma z tym problemu. No teraz nieporozumienie chyba. Tam Podgórski z Georgem. Jeszcze Reinaldo, George jest już w polu karnym, nie można dać mu dośrodkować i nie dał Tomasz Podgórski. Ale widać, że Leroy George też po transferze do Karabachu szybko się w ten zespół wpasował. Zresztą mówię, to nie jest piłkarz przypadkowy. 154 mecze, 19 goli w Eredivisie. Miał taki sezon w barwach Utrechtu, kiedy strzelił 7 goli w jednym sezonie w lidze holenderskiej, a nie jest przecież typowym napastnikiem. Grał w holenderskiej młodzieżówce, a to też dobra wizytówka. Piłkarz urodzony w Surinamie, zresztą w tym samym mieście, co Ruud Gullit. Leroy George. Nie znasz dokładnego adresu, Leśiu? Znam, ale ustawa o ochronie danych osobowych zabrania mi podać. No teraz niezbyt dobrze wykonany ten stały fragment, na szczęście. Ale ma szansę na poprawkę. Muszą być czujni zawodnicy Piasta. 33. minuta spotkania. Piast Karabach 1-1 w dwumeczu 2-3. Leroy George z rzutu rożnego. I spokojnie teraz interweniuje Jakub Szumski. I już wychowane Legii zaczyna. Nie żadnego zawodnika przy Szumskim. No, teraz ładnie Iżwold minął Richarda Almeida, ale też bardzo dobry powrót. Golego. Bardzo dobry powrót i od razu też Miedwiediew faulowany, przez to piłka dla zespołu. Zobaczyłem tylko piątkę na koszulce, a dwójki już nie było. Maksim Miedwiediew, 11-krotny reprezentant Azerbejdżanu, wychowanek Karabachu Agdam. Hurado. Ładnie to zrobił Hurado, Podgórski, trochę za lekko do niego piłka. Podgórski od razu z pierwszej piłki chciał do Robak. Przegrać na drugą stronę. Robak. Nie było łatwo, bo tam Krzysiek Król miał szansę. Iżwold może poczeka na zbożenia. Iżwold jednak do środka. Iżwold, a fatalnie. Dobry powrót teraz. Złapał się za twarz Hanzel, chyba uderzony gdzieś tam przez Agoliego. Chyba łokieć Azera trafił Łukasza Hanzela w twarz. Trochę nie rozumiem zagrania Iżwolda. Po to biegnie tyle metrów na pełnym gazie zbożeń. Jest niepilnowany, prosi się aż o zagranie piłki, a Iżwold traci ją w prosty sposób. To jest jeszcze raz ta sytuacja, w której no mówisz, że zupełnie przypadkowo Agoli. Zupełnie może nie, bo jednak no, chciał chronić piłkę ewidentnie, natomiast nie chcę mi się wierzyć, żeby to było jego twarz Hanzela była celem. Chciałby wystawić rękę po prostu, żeby przeszkodzić Hanzelowi. Około 10 minut do końca pierwszej połowy.
No, na razie sytuacja gorsza niż przed rozpoczęciem meczu. Wtedy Piastowi brakowało gola do awansu. Teraz brakuje gola, by doprowadzić do dogrywki. Richard Almeida. Trzeba Chorwat. Uprzedził Garajew Hurado. Reinaldo. Ciągnie za koszulkę Leroy George i bardzo ładnie wychwycił to sędzia z Bułgarii. Widać było, że biegnąc do piłki Holender ściągał za koszulkę króla. Nie uszło to uwadze sędziego. Tak, ja myślę, że nawet asystent też, który był bardzo blisko, zasygnalizowałby głównemu. No, a sędzia Todorow w poprzednim sezonie prowadził nawet mecze już w fazie pucharowej Ligi Europy, między innymi spotkanie Ajaxu ze Steaua Bukareszt w 1/16 finału. No, tak myślałem, że złamie do środka Tomek, ale... Podgórski do Robaka, ależ go! Ależ go Marcina Robaka! I Piast prowadzi 2-1! Asysta Podgórski, ależ bramka Marcina! Ja... Fantastyczny gol, ale myślę, że dobrze, że Tomkowi tak krótko ta piłka została przy nodze, że nie zdecydował się na uderzenie, bo okazuje się, że świetne podanie, no i wykończenie akcji marzenie. No Marcin Robak czasami strzela takie bramki. Ja myślałem, że gdyby trochę dalej odskoczyła ta piłka Tomkowi Podgórskiemu, pewnie zdecydowałby się na strzał, a tak nie było z czego uderzyć. Dosyć ostry kąt, ale poszukał Marcina Robaka, ewentualnie szukał też Hurado, ale świetne zachowanie. Ależ fantastycznie to zrobił Marcin Robak. Kapitan. Tak strzela gole napastnik rodem z Legnicy. Marcin Robak wrócił do Polski po okresie spędzonym w Turcji. Tam wiodło mu się różnie, ale to jest jednak napastnik, który bramki potrafi zdobywać. Zresztą ma nawet na swoim koncie jednego gola w reprezentacji Polski. Piękna bramka, no na pewno bardzo ważna. Bo nie to wiem, też czy nie jest... było raz palonego, ale jest... nie, pozwala grać arbiter. Marcin Robak mimo stosunkowo bogatej kariery, to jest dopiero drugi mecz. W europejskim Bucharach, i tak, drugi więc, gol. Tak, można muszę powiedzieć, przyznać, że jedna z ważniejszych bramek. Muszę przyznać, że rozmawiałem z nim po zakończeniu poprzedniego sezonu i mówi mi, słuchaj, nigdy w życiu nie grałem w europejskich pucharach. Mówiąc szczerze, przychodząc do Piasta, nie spodziewałem się, że to akurat tutaj będzie mi dane zadebiutować. Potrzebuję klubu, gdzie trochę pogram, potrenuję, trochę spokoju i widać, że jest to jednak napastnik, który bramki zdobywać potrafi. Zresztą nieprzypadkowo w Zabrzu mówią, a mógł trafić do Górnika. Że może gdyby wybrał Górnika, a nie Piasta, to Górnik dzisiaj by grał w pucharach, a nie Piast Gliwice. Jest to no taka właśnie klasyczna dziewiątka, których za dużo tu nie ma, wcale nie ma w polskiej lidze. Bardzo silny zawodnik, szybki, no i umiejący grać w piłkę też. To jest gra tyłem do bramki, no to rozumiem. Świetnie, trafił idealnie. Bramkarz nie miał prawa. Marcin Robak, jeden z niewielu piłkarzy w Polsce, który dobrze wspomina czerwiec ubiegłego roku, bo... Na Euro go co prawda nie było, ale za to wziął ślub. Matras. Hanzel. Hanzel! Dobra akcja. Nie było czego za bardzo uderzyć. Ale ładna sztuczka techniczna i zakończenie akcji strzałem. Tylko teraz szybki powrót, bo Reinaldo pokazał, że potrafi dokładnie zagrać. Ależ dużo świetnie widzi ten zawodnik, zagranie do Nadirova. Nadirov. Nie pomylił się Krzysztof Król. Prawda, to jest bardzo szybki zawodnik, a to jest rzadka cecha u tych najszybszych piłkarzy. Mianowicie technika użytkowa i dostrzeganie partnerów. Wiesz, z czego to wynika? Bo to jest Brazylijczyk, który jako młody chłopak, jako nastolatek przyjechał do Europy i zaczynał od juniorskich zespołów Anderlechtu Bruksela. I tam został nauczony takiej europejskiej ogłady, mówiąc ładnie czy też nieładnie. Jakby dyscypliny, gry zespołowej. Naprawdę, za każdym razem wie, gdzie tą piłkę zagrać i praktycznie zagrywa tam, gdzie chce. I kolejny mecz, w którym Piast pokazał, że potrafi wrócić do gry, nawet kiedy pierwszy traci gol. Na ten moment mamy w dwumeczu 3-3. No, fatalne zagranie. Teraz
poniosło trochę Krzyśka Króla, nie może tak. Tak jakby ani nie byłoby tu elementu zaskoczenia. Niewiele by to dało, gdyby ten przerzut nawet się udał. Mam wrażenie, że w tym piłkarskim elementarzu gdzieś ktoś wyrwał stronę Krzysztofowi Królowi, bo wszyscy trenerzy no, wykrzewiają od młodych już piłkarzy, żeby takich piłek nie grać po ziemi przez środek. Musisz być pewny, że ona przejdzie tak naprawdę. Oczywiście no, wielu zawodników robi te błędy, pomimo przestróg. To jest czasami silniejsze. Traci piłkę Jurado. Muszę powiedzieć, że niewiele na razie daje dzisiaj drużynie wychowanek Sevilli Ruben Jurado. Chyba, że masz inny start. Próbuję walczyć, ale rzeczywiście, no tak czysto piłkarsko, no niewiele mu się udało. Dobre, zdecydowane wejście Matrasa. Nie ma łatwiej gry, bo Piast stosunkowo niezbyt długo się utrzymuje przy piłce. Mądrze gra linia obrony, no dwa razy został złapany na spalonym. Na tej pozycji, na której gra Jurado, ma teraz piłkarza na ławce rezerwowych po tych letnich transferach. Marcin Brosz, myślę tutaj o Kamilu Wilczku, to też jest zawodnik, który w tym miejscu na boisku może występować. Tak, ale z kolei... No, i żółta tak, kartka jeszcze. Oczywiście, to dla Grzesina Gelaszwiliego. Można powiedzieć, że Kamil również jako ten najbardziej wysunięty zdarzało mu się grywać. Rzadziej co prawda na pewno niż Jurado. Dzisiaj takie wrażenie odnoszę, że bardziej grają równolegle Marcin Robak z Rubenem Jurado niż w Bionie. 12 goli strzelił w pierwszej lidze w tym sezonie, w którym Piast wywalczył awans Ruben Jurado. W poprzednim 7 goli w Ekstraklasie, w tym ma już jedną bramkę na koncie. Co ciekawe, strzeloną głową w meczu z Krakowią. A, w fantastyczny sposób zresztą. Nie była to łatwa piłka do tego, żeby ją zmieścić w bramce, a jednak potrafił. No potrafił Piast w tym meczu, w którym szczerze mówiąc im nie szło wykorzystać swoje atuty, a więc stałe fragmenty gry, a więc dobre dośrodkowania Tomasza Podgórskiego. Marcin Brosz. Hanzel. Jurado. Iżwold. Mam takie wrażenie, Andrzej, co różni dzisiaj grę Karabachu od Piasta? Zawodnicy Karabachu umiejętnie potrafią rozrzucić grę po całym boisku. Natomiast zawodnicy Piasta, mam wrażenie, często za gęsto czasu. Zaczynają potrzebują więcej grać. Czasu na to, żeby tą piłkę wiedzieć, do kogo zagrać. I dłużej trwa u nich właśnie przyjęcie, opanowanie piłki. Dopiero następuje wybór partnera. Takie wyszkolenie chyba jest jednak po stronie właśnie drużyny z Azerbejdżanu. Pamiętam, sprawiają wrażenie, jakby wiedzieli już przed tym, jak dostanie piłkę, zawodnik wie, gdzie ją ma zagrać. Ale pamiętajmy, że przed tą edycją europejskich pucharów bodaj dwóch piłkarzy z Piasta miało w ogóle jakieś debiuty w europejskich pucharach i to były śladowe występy. A sam Raszat Sadykow ma już prawie 30 gier w europejskich pucharach. To jest doświadczenie, to jest element, którego no, nie da się kupić. Dlatego tak zależy w Gliwicach wszystkim, żeby ta przygoda z pucharami trwała jak najdłużej. Bardzo dobrze ruszył Król na obieg zagrania. Wydawało się, że może Jurado sięgnie tę piłkę, ale była za wysoko. Leży jeden z zawodników Karabachu. Nie przerywa gry arbiter. Chyba wybiją za chwilę ją zawodnicy Piasta. Teraz jest gwizdek pana Todorowa. Tak, tutaj po gwizdku uderzał piłkę Gelaszwili, ale w tym momencie gra była już przerwana. Znowu ma dużo pretensji Richard Almeida. Zobaczmy jeszcze raz, jak doszło do tego starcia. No, trafiony tam dłonią Garajew przez Rubena Jurado. Celowości w tym zagraniu nie było. Minuta do końca pierwszej połowy i dostajemy taki sygnał, że na ten moment minutę planuje doliczyć sędzia Todorow. Klepczyński. Zawodnicy Piasta, ale też od razu wysoko zakładają tutaj pressing.
aczkolwiek zwracali na to uwagę po pierwszym meczu, że Karabach potrafi umiejętnie wychodzić spod presji. Tak, potrafią właśnie. Żeby wyjść pod pressingu, musisz szybko grać, bardzo szybko, i oni potrafią grać na jeden kontakt. To jest tam, czyli też coś za coś. Oni dobrze operują piłką, ale oni mają niższych zawodników i szwankuje to przy stałych fragmentach. Ale teraz uwaga, dobre wejście obrońcy Teliego, ależ teraz szczęście miał Piast, że tej piłki nie sięgnął Gelaszwili. Stosunkowo niedaleko od słupka przyszła piłka, jednak wyszła na odboczny, ale... Świetnie się włączyła Goli do tej akcji. Zobaczmy jeszcze raz, oczywiście Reinaldo miał duży udział w tej akcji. A Goli? No nie, nie. Myślę, że nic lepiej nie mógł, nie zrobić. Mógł za bardzo. Nie było tam przewagi ze strony Azerów, nie było wolnego zawodnika, do którego można było zagrać, więc dobrze chciał zakończyć akcję strzałem. Reinaldo nie traci piłek, ten zawodnik Richard Almeida. Ponownie Agoli, Ansi Agoli, reprezentant Albanii, ten piłkarz z 25 numerem, lewy obrońca, 33 występy w kadrze. Reinaldo. Teraz tym razem bez faulu. Tak. Ja myślę, że Podgórski zmienił zamiar. Ale zobacz, od razu powrót Richarda Almeidy. To jest zawodnik, który naprawdę pracuje na całym boisku. Znaczy generalnie, ja go widzę raczej tylko na własnej połowie tak naprawdę. No, przesuwa do tej asykuracji, ale za blisko nie podchodzi. Reinaldo. Zaczynają powoli uczyć się Gliwiczanie, jak grać przeciwko temu zawodnikowi. Ale po stracie piłki Reinaldo już wrócił, żeby ją odebrać. I koniec, koniec pierwszej połowy. Bardzo blisko, jak Reinaldo przyjmuje piłkę, bo jeśli zostawisz mu trochę miejsca, to silnie. No, dobry technicznie, bardzo szybko. Koniec pierwszej połowy i no, może...